Cześć wszystkim, witam Was, Chris z tej strony. Jesteśmy na mapie Zielonka. Mamy lipiec. Kasy, jak widzicie, nie za dużo. Wczesna pora, chyba trzeba coś dać pieskowi jeść, bo tak chodzi smętnie. O, może przyjdzie coś zjeść. O, leci tu już. Ha, nasz. Dobra. Teraz tak, jak tam nasza produkcja? Tu mamy, o, jedzenia wpierony. Potrójna zupa, tu mamy ho 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 ho, mamy trochę, w razie czego jak będzie źle, to trzeba będzie sprzedać. Nie wiem, jaka tam cena jest, kiedy ma być wysoka cena na zupkę, bo może to teraz będzie dobra cena i będzie można sprzedać, bo pasowałoby coś budżet podratować. Zupa z pasternaku, no mamy 3100, no mamy w czerwcu, to już jest dość wysoko, a marchewkową mamy, o, w lipcu jest niska, w październiku będzie wysoka. Dobrze, ale mamy chyba teraz czas, mamy lipiec, będziemy mieć chyba czas zbiorów. Tak, na naszych dwóch polach. Dwóch z trzech, tak. Myślę, że tu jeszcze pasowałoby za niedługo to i to kupić, żeby tak było lepiej. Co my tam mamy posiane? Na jednym jęczmień, na drugim owies. Z tego, co mnie pamięć nie myli. Dokładnie. I teraz, jako że mamy lipiec, patrząc na nasz kalendarz rolnika, możemy po zbiorach posiać marchew. Czyli tutaj owies był siany w tym roku, jęczmień był w tamtym roku, ale możemy jeszcze posiać marchew i w tym roku zebrać. I myślę, że tak zrobimy. Może spróbujemy zbiór jakimś innym kombajnem. Zobaczymy, może coś w promocji będzie do kupienia. Jak będziemy mieć kasę, oczywiście. Ale do zbioru daleko, na razie 120 tysięcy do tyłu. To jest kredyt zaciągnięty na... Jaki mamy tutaj odsetki od pożyczek? No, chyba od marca żeśmy nie spłacili nic, skoro nas kasuje po 400. No, nie bardzo było z czego. Dobrze, to bierzmy się za nasze gigantyczne kolejne. O, jak ładnie odpalił. Tak, tu. Zastanowimy się, czy nie będziemy zbierać, ale to będzie trochę czasu przed nami. Dobra, pracownik zatrudniony. Mam nadzieję, że nam kasy wystarczy na pracownika. Zobaczmy, jak wygląda tutaj nasz plon idzie. No. Azot będzie, wiadomo, na minusie. Nie zbieramy mąki na razie, słomy na razie, bo no tutaj może tą, no trzeba będzie może posiać, rozsypać naszą wapno.
jakieś świnki trzeba będzie pomyśleć, tak, żeby tutaj zmieścić. No, mamy taki jeszcze kawałek pola. Kiedy moglibyśmy... Nie, naprawdę podoba mi się, jak ten bizon pracuje. Zobaczmy, co mamy promocyjnie na sprzedaż i za jakie pieniążki. No, do bawełny to chyba nie bardzo. Mamy Fenta 700. No, mocowo by fajny był, ale szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że możemy ewentualnie, ten ma 5 metrów, zbiornik ma 4900, no w sumie jest taki fajny, mały, zgrabny. Ale mamy Axial Flowa, Nexiona Ideala, no, mamy Bizona, ten ma 8600. 7347 to już jest chyba trochę nowszy. No szkoda, że jak wejdziemy w dane jego, to nie podaje nam lat produkcji. Naprawdę. No bo to już jest nowy. Już jest wtedy, jest, kiedy jest razem z Fentem są. O, tu mamy Dominatora klasa. On chyba był taki jeden 5 metrów ze sprowadzanych. Wcześniej. Tu kano to są nowe. O, tu mamy giganta. John Deere, no nie mówmy, jakoś tak dziwnie mały, rzadko sprowadzane. Ewentualnie tutaj tego. Ale on jest 5 tysięcy, czyli jest niewiele droższy od giganta. No to jest właśnie chyba taki w latach giganta, bym powiedział. 4 metry, trochę mniejszy. Ale zaraz, jaką ma prędkość? 10 km. Gigantowy chyba też ma tyle. Nie, 8 km, no. A może by nie było takie złe. Tak, żeby się trzymać tego. Ale to trzeba poczekać trochę na pieniądze i przygód. Bo na razie to nam może braknąć na pracowników. A wtedy będą jaja. No pewnie trzeba będzie się skredytować jeszcze raz, no ale cóż. Zawsze można zupki sprzedawać, ale niech one się pracują dalej. Pasowałoby wymienić. Tak naprawdę. Ale to czekamy na jakieś pieniążki cały czas. A chciałbym, nie ukrywam, może cebulę, może kombinuję, jak zwał, tak zwał, ale no uważam, że jeżeli mamy taką możliwość, żeby sprzedać po najwyższych cenach, to sprzedajmy po najwyższych cenach, a nie takich, jak jest. Mamy silos, możemy przetrzymać zboże. Jak to robi?
gruzem. Nie wiem, jak to z tymi paletami będzie, z tymi kombajnami paletowymi. Czy tam kopaczkami do palet. No, szkoda, że nie ma tak, że jest podana, że paletowany towar jest w wyższej cenie niż luzem. No bo w sumie tak powinno być. Jeszcze raz zobaczmy, jak nasze pH. Czy mamy gdzieś podane? Nie mamy chyba pomocy. Jakie pH lubią nasze rośliny? Takiego nie ma, niestety. Ciekawe, czy będzie w ogóle. Zatrzyma. Połowa taka wysoka, czy tylko ramię takie niskie? Syp się. Patrząc na ten, no to jeszcze będzie ponad jeden zbiornik. I zaraz znowu trzeba będzie ruszyć kolejne traktory albo ciągniki, czyli zaczniemy robić jednym kultywatorowanie, następnie puścimy reginy, a ten tu dostał na straży, żeby nie rozjechać. Gdzie mamy fiacika? Trzeba będzie nasiona kupić. Ciekawe za co. A brakuje do pracy. Tak, będziemy coś widzieć, tak. Przyłączone. Żeby trochę mniejszy jechał wzdłuż niego. No.
rurę. Dobra, szepnijmy go. Tak blisko stanowi. Cóż, tak bywa. A i ten dźwięk. Tego nie odrobi niczym. Torku, jedźmy. Pok, 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 pok. Tak. Szkoda, że mamy za słabe ciągniki, żeby podpiąć razem rydliny i sianie. Według mnie ten siewnik to tak dużo mocy nie powinien zabierać. Pięćdziesiąt koni to wydaje mi się, że jest dużo. Praca w rejach w PGR-ze jakiś co najmniej. Takie piękne rodziny idą. Tak to super wygląda. Typowy dzień pracy rolnika w lecie zaczyna się czasami o 5, albo i wcześniej. Nic dziwnego, że o 6 już żniwa pełną parą. Bo tylko mieszczuchy tak długo śpią. Żniwa żniwami, ale trzeba zacząć za chwilę coś zarabiać. Owiec możemy sprzedać. Też poczekamy na wyższe ceny. Jeszcze może, ale nie. Buraki, ziemniaki tutaj sadzić. Jakby tak się zawsze robiło, ale nie ma takiej prostej zbieraczki ziemniaków, jak to było
dawniej, no to na wsi bywało tak, że wykopywało się ziemniaki, to prawie pół wsi przychodziło, zależy od wielkości wsi, do jednego sąsiada, potem się robiło do drugiego, do trzeciego i tak po kolei, przy okazji się imprezowało po robocie. I tak wyglądała integracja między sąsiadami. Tu pracujemy razem, potem robimy sobie imprezkę. Kopaczka była taka, że jechała, przerzucała na bok i trzeba było rodzinę zbierać. Nikomu za robotę nie płaci, bo dzisiaj kopaliśmy u pana X, a jutro czy pojutrze kopaliśmy u pana Y, potem u pana Z, albo u pani Z-owej. No i tak to po prostu się robiło. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Po prostu trzeba było pomóc. W zamian za pomoc, ewentualnie jak czasami się zdarzało, że się szło do pomocy, do zbierania, bo to niewykwalifikowana siła potrzebna była, to jak się mieszkało na wsi, czasem ktoś chodził, no to sobie dostał worek ziemniaków wtedy za to, czy coś tam zapada w barderze. Nie musiał kupować, bo to były takie czasy, że nie było ziemniaków w sklepie, tylko trzeba było iść kupić. Od rolnika kupowało się tam, nie wiem, 100-200 kilo na zimę, zależy ile kto zjadał. I się trzymało u siebie. Nie było tak, że kiedy pójdę do sklepu, to kupię. Tak naprawdę na wsi nie myślałem o tym, że ziemniaki się w sklepie kupują. Tylko albo tego, albo tamtego. W drugiej stronie w miastach też bywało to tak, że po prostu rolnicy ze wsi przyjeżdżali i sprzedawali. A teraz mamy sklep, gdzie kupimy sobie mniejsze ziemniaki, to jeszcze umyte. I cały czas. Przez całą zimę. Tak samo marchewkę, pietruszkę. Wszystko jest. Dawniej człowiek miał u siebie w ogródku marchewka, pan to przechowywał to w jakiś sposób tam, najczęściej bez żadnych chłodni, bez niczego, jak była piwnica, to super. W najchłodniejszym miejscu w takich, jakby to powiedzieć, skrzynkach pełnych z piaskiem i było w piasku przechowywane i przechowywało się prawie całą zimę. A potem, jak już się skończyło, no to się czekało, aż będą nowe lejki, czyli świeżo, które się posiało. Nie było czegoś takiego, że zawsze idę do sklepu i kupuję. Trzeba było zadbać o to. No jest trochę różnicy jednak. Skoro, tak jak mówię, mamy tutaj klimat takich lat 80., 90., to na razie trzymajmy się tego klimatu, a powoli będziemy rozbudowywać gospodarstwo. Nowsze sprzęty. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, Ursusy, nawet 60., czy jakieś inne, do dzisiaj widuję u sąsiadów na polach. Szczerze mówiąc, giganta tu w okolicy Bizona nigdy nie widziałem. Zawsze zwykłego Z56. Ostatnio widziałem w tym roku na żniw, w trakcie żniw. Także te sprzęty dalej jeżdżą. Nie jest tak, że się skończyły, że ich nie ma. Owszem, może tam w okolicy, nie wiem, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, czy może i nawet na Mazowszu, czy gdzieś tam w okolicy Mazur, gdzie są większe pola, no to wtedy już pewnie są pozmieniane sprzęty na nowe, no bardziej wydajne, natomiast
Małopolska wygląda dokładnie tak, jak tutaj jest. To są takie właśnie małe pola obok siebie. No, a co my tu mamy? Posiali buraczki chyba, tak? Małkie pole, no to mamy kombinat warzywny na siebie. Blokowałem naszego klienta. Będziemy mieć pierwsze pole przygotowane pod zasiew. Coś mi się zdaje, że jak się nic nie zmieni, to będziemy mieć ciągle owiec, marchewka, bo możemy dwa zbiory w ciągu roku zrobić, dopóki jakichś pieniędzy nie zarobimy. Więc tak się zastanawiam, czy w ogóle was przynudzać tym filmami, bo ile już można oglądać to samo. Ale może po prostu zmiana maszyn, no co prawda do warzyw zmiany maszyn nie będzie. Na pewno nie będę tu robił żadnego gaju oliwnego, bo ani winogronowego winnicy. Aczkolwiek w Małopolsce są winnice, no nie będę ukrywał, że mam po sąsiedzku małą, taką chyba 12-14-arową winnicę. Także no jest to pewien rozwój, trochę inny niż był. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Bo tu niestety w farmingu winnice są fajne, tylko jest jeden problem. Nie da się zatrudnić pracownika, pomimo tego, że tak naprawdę da się te sady idealnie równo ustawić, bo jest automat, który pokazuje i ustawiam je równo, więc tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego pracownik tego nie ogarnia. A nie każdy chce się po prostu bawić i jeździć cały czas cały raz zbiorami. To też nie ma winogrona wszystkie czynności trzeba wykonać samemu, czyli i zbiór, obcięcie, kultywatorowanie, no wszystko. No jedyne co, to możemy sobie włączyć to autopilota, że tak powiem, czyli to byłby stałą prędkość. Pilnować i kontynuować jazdę, to jest naprawdę minus. Bo jest to czasochłonne. Tak jak mówię, nie każdy to lubi. Z drugiej strony, jakby ten filmik wyglądał, gdybym w sadzie winowy w gaju oliwnym czy w winnicy po prostu nic nie robił, tylko cały czas jeździł i pryskał, nawoził. No tak jak tutaj jeszcze no, są dwa pola, no to wielkich możliwości, trzy pola, wielkich możliwości nie mam, no ale mogę tu puścić tego pracownika, tu drugiego, ten robi to, ten robi tamto. Tu w międzyczasie
tamten przygotowuje mi do redliny, tym mogę jechać kultywatorować następną powierzchnię, zatrudniając pracownika i jakoś to leci. Ten film ma może nie jakąś dynamikę timelapse'ową, ale no nie każdy lubi timelapse oglądać, tak? To też trzeba wziąć pod uwagę. No a gdyby tak przyszło całość, no to byśmy się chyba nudzili. No. Nie wiem, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że już też jakiś czas dłuższy tutaj jest. Tak jak widzicie, nic nowego się nie będzie działo. Na razie nie zamierzam sprzedawać, jeszcze kasa jest. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Ja sobie to dokończę spokojnie. I jak będzie coś ciekawego następnego, to pojawi się następne. Łapka w górę, jak się komuś podobało. Jak nie, to w pół bok. I do zobaczenia.